kochani, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dziś ze mną cała ekipa. Siema. I dzisiaj zagramy w chowanego, tylko że w alko-goglach. Te okulary zakrzywiają rzeczywistość i kiedy je ubierzemy, czujemy się, jakbyśmy byli pijani i niby mamy teraz 3,5 promila alkoholu we krwi. Proszę, Klaudia, zrób jaskółkę. Dobrze, leć! Leć! Dobra. Ale to jest chora akcja! No, nie da się, to totalnie! Zdałaś egzamin. No chyba właśnie nie bardzo. Zrobimy dzisiaj kilka rund w alkogoglach. Osoba, która kryje oczywiście przez całą rundę, szuka w okularach przez 5 minut, musi znaleźć jak najwięcej osób. I dodatkowo koło fortuny zadecyduje, która osoba będzie chowała się też w alkogoglach. Więc Matek, czyń swoją powinność, kręć. Matka nie ma na pole. Matek to wszyscy. Matek to wszyscy. No i Matek zaczyna. Te okulary mają 3,5 promila, więc wy, moi kochani, musicie zostawić 35 tysięcy złapek i zabieram tą całą ekipę gdzieś w teren i robimy olimpiadę w alkogoglach. Jeżeli macie pomysły na jakieś ciekawe konkurencje i chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, no to wasze propozycje piszcie w komentarzu. Najbardziej lajkowane komentarze wezmę pod uwagę i wykorzystam w następnym odcinku. Zapraszam też was wszystkich na kanały naszej ekipy. Link do wszystkich kanałów znajdziecie w opisie. Zapraszam też was na nasze Instagramy. Tutaj wam gdzieś się wyświetlają, a teraz zaczynajmy. Ja szukam jako pierwszy, Matek chowa się w okularach. Macie 100 sekund, żeby się schować. Start. Zakładam okulary i lecimy. Gdzie mam iść w ogóle? Ja nie wiem totalnie, gdzie mam się schować. Nawet ja mam ledwo kamerę widzę. Idę do sauny, on mnie zauważył w tych okularach. Nie mam pojęcia, gdzie idę, ale gdzieś muszę pójść. Ja się schowam pod tym flamingiem. Dobra, ja zrobię tak. Zostawię te drzwi otwarte i schowam się za drzwiami. Jakbym się tu gdzieś schował? O. Albo miał miejscówę. Minuta za nami, jeszcze 40 sekund i zaczynamy. Jestem w salonie. Za zasłonami się położyło. Mam nadzieję, że po prostu co zobaczyli na kogo i po prostu powiedzieli. To jest tak przerąbane. Przysięgam. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy jestem w stanie zobaczyć cokolwiek. Nie no, widać. Z bliska widać, ale z daleka już mam dwa telefony w ręku, nie? Jak moje oczy. Dobra, jestem w salonie, ale liczę, że w tych goglach mnie po prostu nie zauważy. Jeżeli mnie nie znajdzie, to jest tragiczne. Chyba mi nie widać partii, jak to wygląda. Dobrze, nie mamy światło. Może nas nie zauważy, to jest tu najgorszy chowanego, nie? Mam 5 minut na znalezienie. Rozpoczynamy, lecimy. O ja pierdziele! Dzień dobry, szuka! Stary wrócił! To jest tak wąsko tu? Ja pierdziele, ale faza. Malcie, trzeba przyspieszyć tempo. Dawaj, pełna rura. Lecimy dalej, bo tutaj mnie trolują. Dawaj, wygnijmy w piasek. Czekaj, schody! Ja pierdzielę! Słyszę, jak Farrell tam się drze. Za firanką ktoś będzie, 100%. Yes! I Klaudyna! Prawie się udało! Nie ma tutaj nikogo! Ile jeszcze? Myślałem, nie spojrzę w dół! O nie, on tu chyba idzie. Ja pierdzielę! Widzowie! On się przewraca, on się przewraca. Tutaj ktoś będzie. Z tej strony. Jest! Mój ziomek, Matek! Ja tak myślałem, że tutaj ktoś będzie. To są znaleziony, no niestety. Kurde! Kurde! To są trzy schody, uważajcie! Nie no, muszę być w nie. Nie no, nie przejdę po tym! Halo! Nie wolno się tam zajamać! Siemanko, wychodź! Akurat tak myślałem, że tutaj ty będziesz. Ja pierdzielę, ten mostek jest taki hard. Dostałem drzwiami. Wow, to taki coś zaparkował. Mało dostało czasu, muszę się pośpieszyć, nie? Dobra. Wątpię, żebym kogoś znalazł. Została sekunda. No właśnie. Easy win, widzowie. Easy win. Powiem wam, że dymy są totalne. Czas teraz. No ja też miałem okulary i wiem, o czym mówisz. Naprawdę nie jest łatwo. Szczególną przeszkodą są schody. Na schodach no. To jest tragedia. Idzie jedynki pogubić. Dobra, zobaczymy, jak pójdzie kolejne osobie.
Zanim zaczniemy kolejną rundę, chciałem was poinformować, że na Pixieshop wleciała nowa kolekcja, taka w stylu japońskim. Są dostępne 4 różne wzory w 2 wariantach kolorystycznym, czarnym oraz białym. Koszulka generalnie wygląda następująco. Z przodu mamy takie logo Pixie. Na plecach taką przekozacką grafikę. Tak prezentuje się drugi wzór, jest to taka ala maska drifta. Tutaj coś bardziej dla kobiet. No i oczywiście nie mogło zabraknąć samuraja, jest to moja ulubiona koszulka. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście link do sklepu znajdziecie w opisie i dajcie znać w komentarzu, który z tych 4 wzorów wam się najbardziej podobał. Jacob i Jędrzejka zdobywają po jednym punkcie, więc wy dalej się chowacie. A Klaudia jako pierwsza, którą znalazłem, ubiera okulary i szuka. Ja szukam? Tak. A JJ-ka kręci kołem, kto chowa się obok gobla. Na siebie na pewno nie, bo to jest ciebie, to jest nie! Yes! No dobra, druga runda, lecimy. Idziemy z Jacobem. Biegniemy, nie wiem czy to się uda, ale może być git. No dobra, trzeba się schować po pijanemu, po raz kolejny. Ja pierdzielę, kupię schody. No co mnie tu pchasz? Ale zaraz dostaniesz kopa, nie? Grogalik troll. Pchnęliśmy Farela, a teraz stosujemy najprostszą kryjówkę świata, czyli tutaj, za zasłonami. Ale sobie makijaż taki dobry zrobiłam. Wyglądam jak Sid z epoki lodów. O kurcze, ale jest jazda. Ej, to zamknij tam szafę, zamknij szafę. No nie, no ty sobie żartujesz ze mną, przecież nie dobrze. Zamykaj, zamykaj. Chodzimy do góry. Wiem, przykryję się tymi materacami. Przecież to będzie 200 IQ. Ona w życiu się nie spodziewa, chłopa. Przykrytego flamingiem. Elo. O kurcze. O kurcze. Zaczyna szukać. Ale będą jaja zaraz, nie? O kurcze. Dobra, pierwsze co? To idę do tych drzwi. Ja współczuję Klaudii naprawdę, no bo tutaj w tych okularach powiem wam, że nogi się plączą strasznie, bo myślisz, że coś przed tobą jest, a tam tego nie ma. Albo myślisz, że czegoś tu nie ma, a to jest. Jest mgło. A tu jest ciemno, jest tu ktoś? Dobra, lecimy. Mam wrażenie, że cały czas jestem przy prawej stronie, bo się odpycham, żeby iść do lewej. Gdzie my jesteśmy? Nie, no mi zaraz czas minie. Dobra, lecimy stąd, normalnie. Idzie tu. Dobra, czy mam się ściany? Jak to się patrzy? To najgorszy schowanego widzowie. Ja też tam się schowałam, nie znam. O, to jest głupie, nie? Kto tu siedzi? Justyna! Mario! O, przepraszam. Przestań! Nie da się chodzić! Idźcie do mnie. Dobra, mam kogoś nogę. Nie! Naprawdę nie znalazłem się w domu. A tu jest głupie, nie? Dobra, Kuba, koniec zabawy. Nie, no nie znajdę go, ale wszystkich już mam? Matek jeszcze. A Matek? Kuba, co? Zostaliśmy ostatni. Serio? No. Nie, no gdzie wy jesteście w szufladach? Ale jest jazda, no sobie nie wyobrażacie, co nie? W drugiej rundzie nie został tylko znaleziony Jacob i Matek. Gratuluję, to bardzo. Dzięki. A Klaudia, powiedz mi, czemu zapomniałaś o tym? Ale myślałam, że każdy jest tutaj normalny i nikt tam nie wejdzie. Jesteśmy my. Jeszcze są oni, dokładnie. Dobra, słuchajcie, czyli ja teraz 2 razy kręcę kołem. Na początku losuję, kto będzie teraz szukał w pijanych gołach. I uwaga! Jajka! Jajka! Proszę, okularki dla ciebie. Ja się zamknę w tym. A teraz kręcisz? Kto będzie się chował, tak? W pijanych goglach. Uwaga, przy tym, i kto będzie miał gogle jako chowający się? Uwaga! No to niestety. Dziękuję. Błagam, żeby doświadczenie mi troszkę pomogło. Ja pierdzielę. Tu jest tak dziwnie. Tu są drzwi, ale też są obok drzwi i są 3 drzwi. Dobra, włączamy sobie 100 sekund i czekamy teraz, aż te dzbany się schowają. No dobra, gdzieś tu jest Patryk za flamingiem, przecież od razu tutaj JJ-ka znajdzie go, bo przecież ona sama tu była. Właśnie to jest 300 taktyka. Dobra, mam pomysł, schowam się do wanny. Ona
nadzieję, że mnie nie zauważy. Zrobimy największe jaja w tym odcinku. Czy Jake'a stoi tutaj ze smalczykiem za drzwiami. Tu mam taki mój fotel kustomizowany. Ja po prostu usiądę na nim tyłem. Patrzcie na to. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie cicho. Okej, myślę, że już wszyscy zdążyli się schować, więc włączamy sobie 5 minut, ale najpierw założymy Google, a później włączymy start. O Boże, ja tu nic nie widzę. Boże, kochany, co to za te drzwi, wszystko? O Jezus, widzę dwa telefony. 5 minut, ile? Szukam! O Boże! Nic. Dzień dobry. Co, dzień dobry? Da pan złotówkę. A skąd pani wiedziała, że tutaj jestem? Miała być pijana! Nie no, skamowała mnie. Jakoś dziwnie ten fotel był przekrzywiony. Dobra, no, kto też tutaj stał? Nie tracę czasu, idę. Przecież to jest niemożliwe, że ona mnie znalazła. Przecież ten fotel cały czas tak stał, przez wszystkie rundy, ona mnie akurat znalazła. No nie wierzę. Ty, to jest gruby? To jest Klaudia. Stop. Muszę tu iść już. To co idzie tam? Już nie mogę nic iść. Znalazłam Farela. Dobra, przynajmniej nie jestem ostatni, tak? Nie będę ostatni. Nie, no znowu za te drzwi pójdę dla frajerów. Idziemy do mojej garderoby, a do łazienki. Halo, czy ktoś tu jest? Zobacz. Patryk! Patryk jest znaleziony. Nikt tu nie wlazł do tej garderoby. Dobra, lecimy dalej, bo nam zostało 3 minuty. Boże, to jest tak założona odległość. Ja mam wrażenie, że to jest tu, a to jest 3 metry dalej. O Boże, tu nic w ogóle nie widać. Nie no, minuta mi została. A psik! Kto to kicha? Dobra, tak to się widzi. Widzę tam tylko ciebie. Gdzie to klawę? Jeden, zero. Skończył mi się czas, nie znalazłam. Jezu, jak dobrze, moja droga! Dzień dobry! Witam serdecznie! Ja! Moje kryjące! O Boże, to było straszne! Moi kochani, podsumowując dzisiejszy odcinek, najlepszym chowającym się jest Jacob. A najlepszym szukającym okazała się Klaudia. Znalazła najwięcej osób. I w dzisiejszym odcinku nagrodą jest... Dla nas? Uwaga, uwaga. Dla nas dwojga? Tak, widzowie. Chodź do przodu, chodź do przodu. Idźcie na podium, tak. Dobra. A nagrodą dla nich jest picie na Jacoba i Pinki Instagrama i napisanie im pod najnowszym zdjęciem, że są totalnymi szefami. O! O, to jest klasa. Zapraszamy. Zapraszamy. Okay, dajcie mój Instagram gdzieś tu. Okej, okay. Zostawiajcie na mam. Górę. Lara! Jacoba Instagram wyparował. Wszystkie linki macie w opisie. Zostawcie łapeczkę w górę, jak jeszcze nie zostawiliście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!